Hehehe, bo widzowie! Witam serdecznie! Mentos Gola, Bisek z Gola, zostałeś zbiseksowany? Czy Wojtek Gola właśnie nie szukał jakichś cybertych? Cyberochrony przed biseksami? Coś mnie tak chyba... Nie na cyberka. Biseks nagrał disa na mnie? Myślę, żeby nie było, nie? Wytłumaczycie mi ten, o co chodzi z Wojtkiem? Powiem tak, Wojtek Gola nawet mi zabrał followa na Instagramie, nie? Kurwa, nie wiem, czy Wojtek się na mnie obraził, czy nie, ale jak byłem tym, jak byłem tam na rybach i tak dalej, u Remsuły, no to tam chłopaki z White Widow, tam Barry i Macias, tak, dali mi zdjęcie Wojtka Goli, które mieli w aucie i powiedzieli, że to jest totem i dzięki temu złowię rybę. No i ja to wziąłem. I później Macias dodał na story, że mu nie oddałem. A ja dodałem taką nutkę good morning, jak pokazuje zdjęcie Wojtka Goli, że jest u mnie w schowku w aucie. I napisałem, że jest bezpieczny i chyba po tym Wojtek Gola mi zabrał follow. Chyba, że zrobił to wcześniej, a ja nie zauważyłem po prostu. Zamień się w krokodyla, jeśli jesteś biseksem. O co z tym chodzi, kur... Dlaczego nagle ja widzę, czasem przeglądam tego X'a i widzę tam nagle, że jest 60 kont ze zdjęciem Wojtka Goli i są jakieś spotkania biseksów. No jakby... Wojtek Gola chodzi w storkę jakąś, że szuka adwokata. No tak, jakiegoś gościa, co się zajmuje cyberbezpieczeństwem chyba, tak? I hejtem jeszcze. I hejtem? No. Chyba, no to on tym jeszcze bardziej prowokował. No był chwilę spokój z tym i znowu ruszyło, nie? Ruszyła maszyna z biseksem. To oglądałem przed streamem akurat. A co się będziesz kontrolował? A może ty jesteś biseksualny, co? Nie. No jak jesteś, to powiedz, no i będzie spoko, ale... Jesteś czy nie? No. To jest upadek człowieka. Powiedz Ewelonie, bo ona wiesz, robi z ciebie biseksualistę. A jak on sobie robi z kogoś żarty, że jest biseksem, to było gitara. Odświeżyłem X akurat. Nitrozyniak, hashtag nowe profilowe. A Nitrozyniak chyba napisał, że mu opierdalał pałę na Fame 1.1. Nie wiem, kurwa, jakiś komentarz napisał. Widziałem, że zamach na Trumpa był wczoraj, to prawda? Prawda. O, poczekaj, szybki przerywnik. Wojtek Gola próbuje walczyć z hejtem. To Wojtek jak coś, nie? Kumasz o Trumpie wszystko. Jak ten snajper to był, kurwa, jakiś leszcz, podobno. Trump rally was today. No ale widać było po nim, że to jakiś taki... See these two barns right here? No, wiecie. Right in front of these nie wiem, czy mogę powiedzieć, to są na tym, czy tak szczerze. Inbred? Można mówić? So, you have the stage set here. The barns behind. To on był co, tutaj gdzieś? The shooter today was on this... Ja bym nawet fotę od boku zrobił. No właśnie widziałem, że ktoś mu normalnie fotę pierdolnął. I ten Secret Service cały w ogóle miał to w pi***. It's the only rooftop in the area that could really pose a threat to the former president of the United States. Ustawka to była? Aha, i ustawili tak, że dwóch ludzi umarło, tak? Ale to jeden z nich to był ten, co strzelał, to jego zabili. On zaszczelił kogoś, bo nie trafił. No tak, ale drugą tą śmiercią był on. Takie ziomki z takimi karabinami nie widziały gościa, co leży na dachu, gdzieś obok. No to te zdjęcia są w kół. Mocne, nie? Najbardziej amerykańskie zdjęcie na świecie. Panie władzo, tam ziomek się czołga z karabinem po dachu. Luz! Luz, stary! People could still see the shit. The person from where they were standing. The police are down there running around on the ground. No, we're like, hey, right here. No to właśnie tego widziałem, Rudego. We see him. He's crawling. And next thing you know, I'm thinking to myself, I'm like, why is Trump still speaking? Why have they not pulled him off the stage? Ten sniper? Ten sniper tam bez okna strzelał. No, ale ten bez okna ładował na pewno. Generalnie mi się wydaje, że on musiał mieć jakiegoś farta, że on odwrócił się na przykład, wiecie, ruszył głową i w ucho po prostu dostał. To było w kiepskich? This is the time of revenge. My fellow Americans, you can kiss my ass. Oj, się pierdolę. Aha, what?
A, bo młody mi pisze, że jednak nie odpala, bo jest kaplica pod okidoki. Młody napisał tak. Ciągle słyszę głos czytającego bagiety w głowie i nie mogę się go pozbyć. Dajcie jakiegoś sota z tego. Ale starałem się, teraz już mam wyjebane, tak nie umiem czytać. Przecież to nie ma sensu. Przecież usłyszałbyś dzwonek, prawda? Ja pierdolę, młody jak głos zrobił dobrze. Pewnie go nie usłyszałam, bo ćwiczyłam grę na pisanie. O kurwa, grę na pisanie. Co to kurwa jest? To nie jestem ja. Trochę wąs tu zszedł. Ale kurwa, gęściutkie brwi. Cholera. Chyba trochę przesadziłam. O kurwa. Poczułam się zaszczuta. Ale co musisz wiedzieć, kurwa? No ktoś napisał, że Luki dupo mówi wyraźnie niż bagieta. Nie wiem, kurwa. Ja no. Kurwa. Nie wiem, czy to nie była za mocna kara, nie? Co to jest? Patrzcie, widzowie. Usuń. No, bagieta skrót. Wyjebane ma. Bagieta kurwa skrót z gierki usuwa i chuj, on nie będzie grał. Przeraża mnie fakt, że w tych czasach faceci są gorsi od bab. No normalnie jakieś księżniczki. Walcz o mnie. Pokaż mi, że jestem ci potrzebny. Chcę być traktowany jak królewicz, bo tylko na takie traktowanie zasługuję. Kurwa, co? Czy era już takich masculine facetów po prostu zniknęła? Jakby no wiadomo, też nie generalizując wszystkich, może są jeszcze jakieś wyjątki, ale wydaje mi się, że właśnie większość facetów teraz to są takie księżne, które trzeba się troszczyć, walczyć, płacić. No co a co, ma się baba nie troszczyć o faceta? Oczywiście, że ma się troszczyć. No tak z tym, że dlaczego musisz dostawać kwiatki z jakiejś okazji, jeżeli ja nie dostałem, a jestem facetem, ale też mogę, to mnie kurwa powala na kolana. Dobra, ona jest jakaś pierdolnięta. Ale z tyłu więcej miejsca. Ale wolę z przodu. Co się stało z piwkiem, nie można? Dzień dobry. Wiesz, gdzie idziemy? No tak, też mieszkam w tym budynku. Skąd jest o kolerze? Nie wiem, może gdzieś w internecie. Może z Instagrama. O, czekaj. Loda można? Dobra, to ustawka, kurwa. A, na pewno. O, to ten z piwką w samochodzie nie można? No. Dobra, ja p***olę. Nie wiem, czy widziałem go gorzej ustawiony filmik. O, miło, miło. No to pa, buziaczki. No. Nie no, jakie gówno. Okej, oj, jaka pała teleskopowa. Zrobię ci gały w ogóle do ust. Nie lubię w tył, lubię w przód. Mały, zrób mi w dupie szum. Lubię od rana, bycie słuchana, taki mam mód. Kolejna zmiana, no to spełnia. Okej, oj, jaka pała teleskopowa. Do niej to akurat pasuje w chuj. Biseksy, jak oceniacie moją ścianę? Jako... Kurwa, jedni chcą ratować klimat, drugi chcą mieć biseksa. Ja pierdolę. Ile biseksu, nie? Jest tu jakiś nie biseks? O, jest. Ale tylko jeden. Dwóch. Trzech? Ten nawet z kebabem jest. Jesteś 3 dni po zerwaniu, że zrobiłeś 4 facetom lot. Co to jest, kurwa? Jakiś troll chyba, nie? Widziałem status Wojtka Goli, hashtag nowe profilowe. Dobra, dajcie mi moją fotę. Kurwa. Dobra. Zobacz komentarze? Coś go kurwa kojarzy. Ty, to też jestem ja. Wojtek Gola, przestań się kryć. Każdy wie, że jesteś bisexem. Jestem gejem. No i lubię w dupę. To ten rudy ochroniarz, o sytuacji zgnąłem. Tutaj Maciek, bohater. Ha, już się nie pierdoli. Bohater, kurwa, jestem. Ostatni filmów z tym zielonym gnomem. Jest to bezmyślne zachowanie dla ucieszy, żeby nie wiem, no nie wiem dla kogo, nie wiem kto się cieszy z tego wszystkiego. Mnie na przykład on strasznie denerwuje, strasznie mnie drażni. Ja będę reagował i mam nadzieję, że wszyscy
że każdy będzie zachował się teraz jak facet i każdy będzie reagował na jego zachowanie. Nie bądźmy obojętni. Przyjeżdża gość do naszego kraju i naprawdę stwarza zagrożenie. Reagujmy. No nie tak. Bądźmy obojętni. Bądźmy silni. Jeszcze raz wam dziękuję wszystkim za te wszystkie pozytywne komentarze. I miejmy nadzieję, że będzie dobrze, że cała historia skończy się dobrze. Dzięki bardzo. Ja pierdolę, i teraz wyobraźcie sobie, że kasjerzy, nie? Wyobraźcie sobie, że teraz kasjerzy czekają tylko aż te skurwysyny wejdą im za ladę, nie? Odpalają TikToka, włączają nagrywanie i zaczynają butować tych gnomów. Ja pierdolę. Ale wy się zdziwili. No nie mogę, no on mi się... On mi się wyświetla, rozumiesz? Ten książulo to myszkę mi kurwa sam naprowadza na swój kurwa odcinek. Bardzo serdecznie. A właśnie, dobra, chuj z tym książulem. Słuchajcie tego. Fornalowi podobno coś nie spakowało, nie? I to nie są kurwa żarty. Podobno, o, to podobno. Nowość McDonald's, mini calzone ten... Nie, tak słyszałem, że coś mu nie smakowało, ale nie oglądałem tego, nie wiem. Testik tej nowości wykonałem z czystej ciekawości, bo lubię włoskie smaki i chciałem spróbować, czy będzie warte uwagi. Za takie mini calzone zapłaciłem 10,90 zł. W pudełeczku znajdowały się 3 sztuki mini calzone w tej cenie. Spotkać mnie w McDonald's jest to rzadki widok. Kształt to mini calzone miał taki pierogowaty, smaku słabe jak dla mnie, najbardziej wybijał się sos pomidorowy, a sera było mało. Brakuje mi w tym większej ilości sera i żeby ten ser się rozciągał jak w typowym calzone. Jadam rzadko takiego typu rzeczy, ponieważ nie przepadam za jedzeniem smażonym na głębokim oleju. No tak. Moją oceną tego calzone jest 2 na 10. Jeśli chcecie więcej shortów z Lublina lub innych miejscowości, to piszcie w komentarzu. Nie smakowało mu. No nie smakowało mu. Co to jest? Ej, prowadzący, prowadzący. Dobra, mam. Tu mam jelly fruta. Czekaj, prowadzący. Zakręcaj rób ciszoty, rób ciszoty. Smak jelly fruta, smak jelly fruta malinowy. Malinowy jelly frucik. Kola! Dobra, lecimy, lecimy jelly frucik, widzowie, lecimy. I tak, widzowie, zaraz będzie 50 tysięcy jelly frucików. Jelly frucik. Bardzo dobry frucik. Smaczny jelly frucik. Widzowie, zaraz 50 tysięcy polubień, ale wy osiągnęliście to szybciej, bo wysyłaliście różyczki. O co tu chodzi, kurwa? Wojtek, gola! Co było za 60 tysięcy polubień? Pokazuję. Nie pamiętam już, ale robię kolejnego jelly frucika. Kolorowa chmura, kolorowa chmura. Ja pierdolę, kolorowa chmura albo łyżka z platyny, co się obraca. Gimper? Ty, nie oszukał mnie. Jest, faktycznie. Zasnął zamach na kandydata na prezydenta Donalda Trumpa. Książulo w ostrych słowach wypowiedział się o restauracji Buddy, a Philip Heiser znowu ma problemy przez swoją fundację. Jakiś ziomek zdecydował się oświadczyć swojej dziewczynie na koncercie Fagaty. To jest kurwa już upadek w chuj, nie? Trzeba przyznać, że z wielu miejsc, w których można się oświadczyć, koncert Fagaty na mojej subiektywnej top liście byłby dosyć nisko. Myślę, że nawet niżej niż ostatnia akcja, w której jakiś ziomek na TikToku zdecydował się oświadczyć swojej dziewczynie, pozorując porwanie. No, to prawda. Przynajmniej oświadczył się dziewczynie, a nie chłopakowi? O, z dwojga złego, no. To tak. Tyle poważnie. Niesmaczny natomiast zdaniem internautów jest strój, który niejak... Było 30 stopni, ubrałem się tak na chrzciny. Uważam, że to nie jest w żaden sposób wyzywający strój, a komentarz ludzi na TikToku to jakiś żart. Napisała użytkowniczka Zozolek, dokleiła swoje zdjęcie i zgarnęła, wiecie ile? 5 milionów wyświetleń. Strój jak się prezentuje, każdy widzi. Czy to okej na chrzciny, czy nie okej? To zapraszam do dyskusji w komentarzach. Chcę mieć dużo komentarzy pod tym odcinkiem. Twitter absolutnie eksplodował i strój na chrzciny stał się absolutnym trendem latającym po całej platformie, generującym miliony zasięgów. A sam wpis wrzucony przez dziewczynę stał się swego rodzaju copypastą. Co do opinii w komentarzach, to myślę, że 70-80% ludzi raczej się zgadza z tym, że do kościoła, no może niekoniecznie, bo troszeczkę za dużo odsłania. I niezależnie od tego, czy jesteście osobami wierzącymi, czy jesteście osobami niewierzącymi, jeżeli idziecie do świątyni kultu danej religii, to należy uszanować dress code, który tam panuje. Tak samo tak ubrani nie weszlibyście, albo nie weszlibyście bardziej do meczetu, czy do chrzestu. Nie no, no to prawda akurat, no jakby, ja też jak zwiedzałem i byłem w jakichś świątyniach kurwa Buddy albo i innych tych, to normalnie się zakrywało, żeby było za kolana przynajmniej. No jakby, ja uważam, że trzeba szanować, nie, inne kulty i tak dalej. Budda ma świątynię,
Tak, 777 Buddha. Lamborghini stoi. I Fontanna z dołzem. I Toyota Supra i Fontanna z pieniędzmi. Z dołzem. Z dołzem, tak. Fontanna z dołzem, a na zapleczu jest zmywak, na którym dorobił się Buddha. Idziemy dalej. A przejdziemy teraz sobie do ciekawego tematu Książula, krytykującego restaurację dziewczyny Buddy Grażynki. Bowiem o Książulu jest ostatnio niesamowicie głośno i skala popularności i przejmowania się opinią tego faceta jest dla mnie bardzo ciekawa do obserwowania. A ludzie są tak wkręceni w jego testy, że zwracają uwagę nawet na to, czy podczas oceniania pizzy mrożonej odpowiednią ilość czasu podgrzewał ją w piekarniku. Szczerze? Oglądałem ten test pizzy mrożonej. Nie zwróciłem uwagi, czy ona jest spalona, czy nie. Tylko mówiłem tak. Co on pierdoli, kurwa, jak ta Giuseppe to dojebana pizzunia jest, kurwa, ten Książulo. Za co Szymon pod jednym z ostatnich odcinków został skrytykowany, no bo miał z żonkiem wszystkie pizze mrożone spalić i przez to wydać nierzetelną opinię. A naprawdę, powinien liczyć się z tym, że jego słowo ma ogromną moc. Najnowszym materiałem na kanale Książula jest recenzja restauracji kobiety Buddy, czyli Grażynki. 6 szocików wódeczki jeszcze tutaj przypierdolili, widzę na paragonie, ale to chyba memicznie. No było po prostu taka ono. Dla mnie nic specjalnego. Tutaj jest to po prostu restauracja kobiety, youtubera, no i tyle kurde. I czy to jest jakieś super niesamowite wydarzenie, że Książulo zrecenzował restaurację Buddy? Trochę nie. Tak, trochę nie, bo chłop w 2 dni robi prawie 2 miliony viewsa na takiej recenzji, co tak szczerze, realnie może bardzo mocno wpłynąć na to, czy ten biznes bardziej wypali, czy mniej wypali. A Książulo wielokrotnie realnie pokazywał, jak ogromną moc marketingową jest w stanie wykrzesać, ale nie to jest dla mnie najciekawsze. Najciekawsze dla mnie jest to, jak ten facet szturmem zdobył mainstream i media prześcigają się w generowaniu... Kurwa mać! Vibes, plotek, ja nawet nie wiedziałem, że to ma taką moc, ja wiedziałem, że to w kurwę robi na YouTubie wyświetleń, ale nie zaraz... Mef, i tak dalej, i tak dalej. Nie muszę portalach. Mówić oczywiście... Ja też jestem na Onecie? Bez kitu. Przegląd sportowy. Kiedyś to było. Sylwetki polskich gangsterów. Piotr Popo Węgrzyn. Piotr na swoim kanale przyznał, że w młodości był łobuzem? Na Twitchu opowiadał o swoich różnych nielegalnych akcjach, w których brał udział wraz z kolegami ze szkolnych ław? Co? Kurwa? Na pewno tak nie mówiłem, nie ma takiej opcji. Z Katusem Mielca, wszyscy to wiedzą. Gdzie ja mu opowiadałem coś, że byłem łobuzem niby? Po zakończeniu swojej kariery na Twitchu chciałby pracować jako... piekarz? No w sensie dobra, ja wiem, to pewnie działało na tej zasadzie. Ktoś zapytał, kim chciałbym zostać po karierze na Twitchu, ja powiedziałem tak. Nie wiem, piekarzem. Pewnie to było coś takiego, kurwa. Wracając do tematu samej najnowszej recenzji Książula, to ani Budda, ani Grażynka póki co się do tego testu nie odnieśli. Nie odnieśli się, bo nie mają co mówić, no co? 3 dychy zarosły, kurwa, bez marchewki ani pietruszki? I to jeszcze taka miseczka? Imo Fornal powinien być Książulem. Duży i potężny włodarz Wojtek Gola zapowiedział natomiast walkę z hejterami. Poszukiwani najlepsi adwokaci zajmujący się cyberbezpieczeństwem oraz wizerunkiem w sieci. Warszawa. Wpisy zawsze przyciągają też różnych internetowych troli, którzy twierdzą, że Wojtek Gola jest oburzony różnymi memami związanymi z jego osobą i będzie teraz pozywał troli i hejterów. I rzeczywiście w ostatnich dniach, szczególnie na TikToku, jest mocne nasilenie filmików z Wojtkiem Golą, mocno śmiejących się z tego, jak bardzo próbuje zaznaczyć, że nie jest osobą biseksualną. Pomyślałem, że go zapytam. Siema Wojtek, widziałem twoją storkę, czy to dotyczy tego zalewu memów na twój temat, czy to jakiś inny temat jest, bo ludzie mega ciekawi, a nagrywam odcinek. Napisałem do Wojtka Goli i o to, co mi odpisał. Wiesz, tu już nawet nie chodzi o to, że... Oho! Ty, jest z pierwszej ręki, jest odpiska. Wiesz, tu już nawet nie chodzi o te żarty o biseksie. Wiadomo, memy, materiały humorystyczne, no to jest chyba nieodłączna część naszego życia. Natomiast niestety sporo osób dopuszcza się przy okazji mowy nienawiści, no a w szczególności gróźb koralnych, też wobec moich bliskich. No i nie pozwolę na atakowanie moich bliskich. No i włącznie z tym zamierzam walczyć wspólnie z prawnikami i specjalistami w temacie zwalczania cyberprzestępczości. Także o to chodzi, pozdrawiam ciebie i wszystkiego dobrego dla twoich widzów. Najszybsza myśl, jaka przychodzi do głowy, to że atakują jego dziewczynę. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Nie lubię cwelić, chyba że z tobą. Ty! Wojtek Gola mi skomentował fotę! No way! 3 minuty temu napisał, kojarzę typa! Dobra, daję mu lajka. Daję mu lajka, jest pokutka. No coś piękna, co tam?
A ty będziesz... Nie, kurwa, nie będę nic jadła. Pytam, czy ty byś coś jadł. Jak ty nie będziesz jadła, to, no. ja sam nie będę jadł. Jaki ma rozmiar stopy? 35. A wzrostu? A z 1,59 m? Sprzedajesz mnie? Nie. Jeszcze nie. A waga? Między 49 a 53, nie? Się waha. 52. Dobra, 52 jednak. Nie ma chuja, że ja taką znalazłem? No bo ja nie znalazłem, to ona mnie znalazła. Rozmiar miseczki? F? No ale co jeszcze powiesz, kurwa? Co jeszcze powiesz? No nie wiem. No to już... Tyle już nie mówisz więcej? No chyba nie wypada. Już myślę, że ten rozmiar miseczki to było za dużo. No. A chcecie wiedzieć, jaki ma rozmiar fiuta? No oczywiście, że chcą, no. No i poszła. Oh mama, oh mama, oh mama, oh mama.